miejscach, jak to źle czujesz. Znaczy się mało osób wie, że jakby nagrywając przed kamerą, to jest kamera, to jestem tylko ja i operator, natomiast mimo, że to jest już kilkunaste spotkanie, tak to nazwijmy, kilkadziesiąt spotkań za mną, to za każdym razem są to nowe twarze, wiem, że to są ludzie, którzy mnie oglądają, wiem, że to jest ta interakcja z drugiej strony ekranu, natomiast no, jest to dalej stresujące. Nie mam już jako takiej tremy, ale gdzieś tam wewnątrz w serduszku cały czas jest stuk-stuk. Czy tak jak wczoraj po jakimś grubym melanżu w ten dzień wcześniej w Warszawie, to już naprawdę było ciężko prowadzić konwersację, no ale jest fajnie. Spodziewałeś się, że będzie tak fajnie, kiedy zaczynałeś przygodę na YouTubie? Znaczy się, kiedy... Tak, coś się z mikrofonu słabo działa. Dobrze, to czego tak prawie... Prawie w czoło sam. Będę udawał jednorożca. Na tupaka. Tak. Kiedy zaczynałem, bo tak może sobie powiedzmy szczerze, że to historię większość z Was zna, jeżeli ogląda oba kanały. Kiedy w 15 roku zamysł Miłośników Czterech Kółek przekuł się na ekran, no to byłem ja i Tomek i tylko zamysł czegoś stworzenia, no Tomek odpadł po pierwszym odcinku i to był jedyny, w którym wystąpił. A ja stwierdziłem, że no kurczę, no uczę się tej mechaniki pojazdowej, no to mogę komuś to pokazać. W 15 roku, nie wiedząc nawet jak się robi miniaturki, pierwsze miniaturki, nie usunąłem ich do dzisiaj, są robione w Wordzie. Więc to była kompilacja Painta, Worda i wszystkiego, co mi tylko doszło do głowy. Stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, bo się bardzo dusiłem przed kamerą, nie szło mi to totalnie. W postprodukcji spędzałem, żeby jedno zdanie, chociaż było złożone, to było cięcie za cięciem, za słowem. No ale gdzieś tam się spoforowałem, znajomi powiedzieli, że no łysy, no to jest dobre, więc styczeń 16 roku zacząłem mając 600 widzów, jeżdżąc non stop na taksówce, bo tak sobie dorabiałem. Spędzałem na tym po 400 godzin miesięcznie, no bo jazda na taksówce, kanał, to wszystko, tak wiecie, do 34 chyba odcinka siedziałem tylko ja i kamera, bez żadnego operatora, bez żadnego montażysty, więc wtedy się nauczyłem, co to jest jakby postprodukcja, wszystko co widzicie. No i pierwszy raz zbiłem się z tą rzeczywistością, to był gdzieś maj, czerwiec, kiedy przekroczyłem 100 tysięcy widzów na moim kanale i wyszedłem wtedy, pamiętam jak dzisiaj, na spotkanie, gdzieś jakiś zlot był motoryzacyjny na autodromie Pomorze. No i wiecie, no, taki zwykły człowiek, każdy z nas jest tym samym człowiekiem, idzie do pracy, robi swoje. No ja tak samo robiłem, ja nie wiedziałem, co tam się dzieje z drugiej strony ekranu. I nagle wjeżdżam na spotkanie jakichś tam ludzi, automaniaków, gdzie ja się nie zapowiadałem, po prostu przyszedłem sobie obejrzeć samochody i w tym momencie zwariowałem, bo kilkadziesiąt, kilkaset osób chciało sobie zrobić z tobą zdjęcie i dla mnie to było takie straszne i ja mówię, oho, no to się zaczęło. No i już potem się kręciło, potem był Poznań, około 200 tysięcy widzów, no i tam dostałem największe pęcki, jakie mogłem dostać, bo nie zapomnę tego dzisiaj, gdy w piątek o godzinie 10 rano kolejka po zdjęcie i autograf stanęła. Myślałem, że to po prostu posiedzę sobie na tym stanowisku i pogadamy. I ta kolejka stała do 18, nie? Jakby ciągle ludzi przybywało, więc stwierdziłem, że no, jak już się to robi, no to już to róbmy, ale cena była za to okrutna do tego stopnia, że dzisiaj przy tej rozpoznawalności nie ma opcji, żeby na przykład wyszedł do sklepu na zakupy, bo po prostu nie da się, ani w restauracji zjeść, bo wiecie, jecie sobie jakiegoś hamburgera, cali usmarowani serem i tam ktoś podchodzi, sorry ziomek, mogę sobie zrobić zdjęcie? I jeszcze moment, przełknę. I to tak wygląda na co dzień, jakby niektórzy... Jak ty na to reagujesz? Znaczy, dwa razy w życiu odmówiłem jednej osobie, która była w takim stanie, że po prostu nie wiedziałem, że zarana mnie zwymiotuje. Mordeczkę zrobię zdjęcie. Ja bym, wiesz, to kebab, jeszcze strasznie miałem ciężki dzień, więc powiedziałem, no, no nie da rady. Kiedy indziej, bo wszyscy jesteśmy z tego małego miasta, więc może się gdzieś spotkamy. No i tam przez tydzień czasu widziałem w komentarzach, że celebryta pieprzony i tak dalej. Natomiast no, staram się w nawet najmniej wygodnych dla mnie sytuacjach nie odmawiać, no bo jest taka jedna zasada, żeby nie być gwiazdeczką YouTube'a, trzeba wiedzieć, kto was stworzył, a mnie stworzyliście wy. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę do samego końca, bo gdyby nie ten milion osób, gdyby nie no, 1 050 000 tak naprawdę dzisiaj, no nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem. Jakbym, pewnie bym był gdzieś indziej na taksówce, albo nie wiem, łowiłbym ryby pewnie teraz, bo jest jesień, to na szczupaka, więc... Bo ty YouTube'a od ryb zaczynałeś. Tak, YouTube'a zaczynałem od ryb, dlatego że strasznie się zbuforowałem w okresie międzyrozwodowym, tak to nazwijmy. Obudziłem się w rzeczywistości, gdzie patrzę, kurczę, co tam się dzieje na tym internecie. Ja mówię, wszyscy jakieś gry, gamingi. Strasznie się oderwałem przez 5-6 lat od rzeczywistości wirtualnej. Ja mówię, kurczę, fajnie było pokazać dzieciakom, że no, można iść na ryby. Więc zrobiłem taką stronę na Facebooku, ona się nazywa Pogromcy Jezior Wędkarskie Spinningowe. Jakiś tam postęp rzucaliśmy, zdjęcia rzucaliśmy. Nawet wtedy kamerę złapaliśmy do ręki właśnie z tym, co zaczynałem Miłośników kolegą. Ale to totalnie nie szło. To jest w internecie, ja tego nie ukryłem. Tam jest łysy bez dreadów, łysy z taką potężną nadwagą. Taki strasznie, no to
było straszne dla mnie przeżycie. Stwierdziłem, że no chyba nie wrócę do tego, no ale wyszło inaczej. Ale to nie było tak, jak jeździłeś na taksówce, też robiłeś papiery na wózek widłowy. To nie było tak, że ojoj, jak ja bym strasznie chciał być youtuberem. To jest jednak w dużej mierze przypadek. Znaczy to jest tylko przypadek. Co do papierów, jeżeli chodzi o to, kim jestem, ja pracowałem połowę swojego życia jako menadżer wyższego szczebla w fabryce kart plastikowych. Gdzieś tam transport, logistyka, spedycja. Marzyłem sobie gdzieś w duchu, że wyprowadzę się na Kaszuby, tam gdzie teraz mieszkam, zbuduję sobie mały tartak i będę sobie robił swój mały biznesik, tam może z 10 koła miesięcznie zarobię, no bo to dużo roboty, to będzie fajnie. A YouTube'a poznałem, no niektórzy doskonale wiedzą, albo gdzieś bardzo często o tym mówię, tylko i wyłącznie przez taki jeden kawałek, który nagrał mój obecny przyjaciel Chwytak, to było chyba ja swą sukę mam. Ktoś na taksówce podszedł i mówi, zobacz, chłop w kartonie parodiuje, mówię, ale jaja, nie? Więc jakby zacząłem oglądać i patrzyłem, że jest Chwytak, potem poznałem Cyber Mariana, cześć. Potem poznałem innych twórców, gdzieś tam oglądać zacząłem, jakby widzem byłem też Marka, Alpastera i tak dalej. I dopiero wtedy zrozumiałem, że jest to jakaś platforma, która jest nośną. Kiedy milion subów na twoim kanale, co poczułeś? Bo niektórzy się takich liczb boją, niektórzy w internecie pojawiają się po to, żeby coś komuś przekazać, powiedzieć, ale nie liczą się z aż taką rozpoznawalnością, z aż taką popularnością. Milion to jest ten pułap, no, który zbyt wielu polskich youtuberów nie osiągnęło. Znaczy wiesz co, dzisiaj to już tak nie wygląda, ale jeżeli chodzi o merytorykę, to jest dalej nieosiągalny pułap. Jak się czułem, no widać było chyba na Instagramie. No, jakby wiedziałem, to jest ten moment taki, że wiesz, że to już zaraz, a no, jest to strasznie pozytywne przeżycie, ale powiem wam, chyba bardziej przeżywałem pierwsze 100 tysięcy widzów, bo dla mnie to było coś niesamowitego. Człowiek, który całe życie był nikim, nie marzył o niczym, żeby być kimś znanym, nagle zjednoczył sobie 100 tysięcy osób, więc no, to uczucie można porównać do razy 10. Natomiast co do wbijania milionowych, to dzisiaj mamy czas, jakie mamy, czyli challenge z mamą, 10 tysięcy kulek, nie będę mówił brzydko, w basenie, o właśnie, czy tam inne rzeczy i tam się robi masę, nie? Tam się robi masę, tam się pompuje, więc mając milion widzów w Polsce, dzisiaj jestem chyba tam 95. twórcą, jeżeli patrzymy tam, gdzie widownia ma chociaż dowód osobisty, no to jestem gdzieś 4., 5. twórcą. Ty miałeś statystycznie jeszcze przynajmniej dwie drogi do wyboru, bo jakby się tak posługiwać stereotypami, każdy Polak zna się na trzech rzeczach, tak? Na samochodach, tak jak ty, na polityce i na piłce nożnej. Wybrałeś samochody. Znaczy, wiesz, chcę powiedzieć trzy rzeczy. To jest taka anegdotka, którą zaobserwowałem teraz podczas wyborów, co były. Wyobraźcie sobie, że ja porównuję te dwie rzeczy, zestawiam ze sobą na równi. Wybory Mistrzostwa Świata lub Euro co 4 lata, no bo każdy z nas ogląda to, każdy się łudzi, ale jednak wiedział, że tak będzie, ale jednak się łudził, nie? I to tak, te dwie rzeczy bardzo ze sobą idą często, więc tak to wygląda. Natomiast ja się w piłce nożnej totalnie nie czuję, w polityce absolutnie nie, bo znaczy chociaż wiesz, to by był nowy fame MMA na wiejskiej, nie? Tak byśmy rozmawiali tam ewentualnie. To nie jest tak, że ja jestem ekspertem, ja się tego wszystkiego uczę cały czas, uczę się z widzami, ja nigdy nie byłem mechanikiem, nigdy nie nazywałem się mechanikiem, bo to są słowa dość ważne dla mnie, dlatego że takiej szkoły nie skończyłem. Natomiast no, moim celem i ideą do dzisiaj było zachęcić wszystkich do tego, żeby złapali ten klucz, że zaczęli robić coś sami, żeby byli dumni z siebie, bo to jest naprawdę fajne uczucie, kiedy samemu coś się zrobi. Ja wiem, że dużo razy nie wyjdzie, śruba się urwie, rączki się pokaleczy, no przecież sam jak przekładałem pierwszy raz wnętrze w swoim BMW, no byłem dumny z siebie jak paw, ale ilość śrub, jaka została, starczyłaby spokojnie na drugie wnętrze, więc no bywało różnie, nie? Jakby najważniejsze to jest nie poddawać się i robić to, co się czuje. Dzisiaj mając troszeczkę większy zasięg, staram się walczyć z pewnymi rzeczami, które was bolą, bo dla mnie motoryzacja jest ambicjonalna. Ja może nie znam się na samochodach pod tytułem nie analizuję rynku nowych samochodów, bo totalnie nie wiem, co wychodzi, nie jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, mnie raczej interesują techniczne sprawy, ale to wszystkich nas tu jednoczy jedna rzecz. No, mamy te samochody, bardzo często jesteśmy oszukiwani, bardzo często wtopiliśmy. No, niech podniesie rękę, tak szczerze, nie wstydźcie się ten, kto wtopił z samochodem. Ale teraz nie wstydźcie się jeszcze więcej. No, więc to jest moje działanie, to jest taka moja misja wewnętrzna. Mogę powiedzieć wam też
W sumie zaspoileruję, bo to raczej się uda, że jestem po spotkaniu dzisiaj we Wrocławiu, gdzie będzie pierwszy licencyjny warsztat, który ma 1200 metrów powierzchni i mam nadzieję, że od nowego roku będzie już M4K Garaż Wrocław. Na pewno będzie M4K Garaż Elbląg i na pewno M4K Garaż Poznań na licencjach. Oczywiście tutaj też pamiętam o was wszystkich, więc postaram się tylko powoli, żeby to było z jakością, żeby utrzymać warunki tutaj. Przede wszystkim zapanować nad personelem i taka będzie moja misja jeszcze przez 3-4 lata na pewno. Dużo masz pytań do ciebie jako do guru motoryzacji, ale od ludzi, którzy dopiero chcą samochód kupić. Michu, słuchaj, Passat 2.6, wiesz, dobra buda, nie jeżdżony w ogóle, tylko po autostradach. Tak, to jest największy minus prowadzenia tego kanału, gdy dochodzą widzowie, no bo jakby kanał jest skonstruowany w taki trochę telewizyjny sposób. Mamy swoje serie, które lecą w piątki, w niedzielę, różne tematyczne, chyba z 11 albo 12, jakbym dobrze policzył, i niektórzy tylko oglądają jedną serię. Więc bardzo często zadają pytania, na które odpowiedź jest na kanale, to jest raz. A druga najważniejsza sprawa, bardzo często słyszę, że jestem chamem, bo nie odpisuję na komentarze albo na pytania, natomiast w takich chwilach zawsze was proszę, żebyście troszeczkę stonowali, bo dzisiaj tego na YouTubie, na Facebooku, na jednym fanpage'u, na Instagramie plus na e-mailu jest to około 50 tysięcy zapytań miesięcznie, co, nie wiem, no 25 sekund byśmy czytali jedno chociaż, tak? No to daje nam tak horrendalne liczby, że no to by trzeba gwardię ludzi do tego postawić. Była próba zrobienia grupy, jest grupa, ale ona tak sobie sama żyje swoim życiem, więc no, po to są materiały, tam się staram odpowiadać na pytania, ale na co dzień, no to tak, tak, to na każdy, kto mnie zaczepi, to rozumie, no ja mam jedno pytanko, no i tak się zaczyna potem to jedno pytanko. A propos zaczepiania, bo niestety nieodzowną częścią internetu, oprócz tego, że przychodzi na twój kanał dużo ludzi, którzy w cudzysłowie głaszczą po głowie, mówi super Michu, tak trzymaj, jedziesz z tym, nie zamykaj za 3 lata, tak jak obiecujesz, ale przychodzi też dużo ludzi, żeby się wyżyć, bo internet to jest najlepszy link dla ludzi, którzy nigdzie indziej wyżyć się nie potrafią. Znaczy wiesz co, nie. Jak sobie z hejtem dajesz radę? Powiedzmy sobie tak, rozłożymy teraz coś, co jest dla mnie bardzo istotne, dla twórcy, chyba dla wielu komentujących. Przecież wy się nie zawsze ze mną zgadzacie. I po to jest ten kanał, żeby wyrażać swoją opinię. I konstruktywna krytyka to nie jest hejt. I ja to przyjmuję na klatę. Bardzo się cieszę, że takie komentarze są, że ktoś coś widzi inaczej i to jest fajne. Hejt. Gdy miałem 100 tysięcy widzów, to było 2,5%. Gdy mam milion z groszkiem, to jest dalej 2,5%, tylko skala się po prostu zwiększyła. Nie ma tego odczucia realnego na ulicy czy gdziekolwiek. Dla mnie to są ludzie tacy, wiesz, co piszą, obrażają cię personalnie, czy tam wyzywają, grożą. Dla mnie to się, wiesz, wiąże z tym, że ten człowiek ma jakieś zaburzenia emocjonalne, na przykład może robi sobie dobrze do japońskich klapek w nocy przed telewizorem i dla mnie to jest taki typowy hejter, więc nie zdarzyło mi się, raz mi się zdarzyło na ulicy, że ktoś za głośno coś powiedział o mnie, obróciłem się, przyszedłem, ja mówię, no, ja by to posłucham teraz, tak? Jakby już był koniec rozmowy, nie wiem, o co mu chodziło, więc tak to wygląda. Ale teraz jadąc tutaj właśnie ktoś do mnie zadzwonił, że na moim rejonie kościerskim stworzyła się antygrupa M4K, gdzie ludzie, których teraz zwolniłem, czy ludzie, którzy, nie wiem, nie miałem czasu z nimi porozmawiać, a mam inne zdanie, tam się 20 osób zjednoczyło i teraz będzie heheszki co na mnie robić. No jest mi strasznie przykro z takiego powodu, wiecie, mam stany depresyjne i w ogóle, a tak naprawdę no, mam to w dupie. Wygrałeś. Ale jest też tak, że w jakiś sposób cię to napędza, czy odcinasz się od tego zupełnie? Znaczy się hejt, ten taki, o którym zrobiłem odcinek, ale go jeszcze nie wypuściłem na Michu, bardzo mnie napędza, bo tam jest jedna grupa fanatyków, około 100-200 osób z Gdańska, którzy mogli iść ze mną, ale za każdym razem gdzieś to jak szedłem, to oni mieli swoją inną wizję. No i dzisiaj wiecie, jak to musi piec strasznie, nie? Więc jak widzę wśród swoich znajomych, bo cały czas się trzymają już znajomych, jak bardzo to boli, to mnie aż to napędza do działania, żeby jeszcze bardziej słychać te trzaski pękających zadków, więc to poniekąd jest fajne, wiecie. Są minusy, bo na przykład najbliższa rodzina się ode mnie przez 18 roku już taka zazdrość gdzieś tam była wśród matki i ojca, gdzie to są wykształceni ludzie, czy siostry, że próbowali mnie pozwać o zwrot spadku po babci, no bo musiałbyś już powodzi, nie? Więc jakby są mindfucki, ale z tym trzeba się liczyć, nie? Że to jest... 3 lata temu miałem ze 100 znajomych, z którymi naprawdę mogłem pogadać, dzisiaj mi zostały 2 osoby, bo no, nie chcę być raczej powodem do tego, żeby wszędzie wszyscy się mną chwalili, że to jest mój kolega łysy, bo ja znam łysego i tak sobie odsiałem ten fałsz i zostały 2 osoby, więc no, ale też jest spoko.
dużo o tym mówisz, więc ja to na pewno też zapytam. Mówisz, że bardzo dużo zyskałeś dzięki temu, że znalazłeś się w internecie, że założyłeś Miłości Plus 4 Kółek, ale bardzo dużo też w swoim życiu przez internet, przez to jak żyjesz, przez to ile w to wkładasz, straciłeś. Wiesz co, no jeżeli uznajemy stratę rodziny przez takie rzeczy, no to dla mnie to jest akurat na plus, nie? No bo po co komuś tacy ludzie w życiu. Na pewno tracę bardzo dużo czasu ze względu na to, że zacząłem pracę w 16 roku w poniedziałek i do dzisiaj nie miałem przerwy, więc do tego stopnia, że nawet jak ostatnio gdzieś tam w szpitalu wylądowałem, bo już mi serducho troszeczkę przystopowało, no to kazałem się nareperować na raz i wypadłem, bo już musiałem nagrywać, więc gdzieś sobie idę tym swoim torem, ale widzę w tym cel, ja widzę tych ludzi i wtedy jestem szczęśliwy, jak wiem, że mogłem komuś pomóc. Czy to są, wiesz, jakby nie widzę aż takich minusów w tym wszystkim, jeżeli wiem, że jest droga, gdzieś tam dojdę, odetnę się i koniec. Ale szybko odkryłeś, że sukces rodzi zawiść? To już mi mówił mój przyjaciel Alan. Nie wiem, czy kojarzycie takie żółte Lamborghini, kiedyś występowało w którymś odcinku, a jak nie kojarzycie, to takie niebieskie występowało na podnośniku, bardzo drogie, za 3 miliony. To on mi od początku mówił, że mu uważa, bo są ludzie, którzy się bardzo uczciwie dorobili mega firmą oprawiają CNC, mają willę za kilkadziesiąt milionów złotych i jakby nikomu nigdy nic nie ukradli. Pomagają bardzo dużo charytatywnie, ale faktycznie, no to on mi powiedział, z czym to się je. Ja mu nie wierzyłem, no do pierwszego roku. Twoje filmy są tak dobre, ponoć, muszę powiedzieć ponoć, bo ja niestety jestem samochodowym laikiem, z Silnikiem mam zero wspólnego, tam wiem, że pod maską sobie mieszka i pracuje, o ile pracuje, ale twoje filmy są ponoć tak dobre merytorycznie, że nie tylko oglądają je inni mechanicy jako lifehacki, jak czegoś nie wiedzą, a akurat u ciebie to znajdą, ale są puszczone nawet w szkołach mechanicznych, czy to prawda? Jest seria, bardzo duża seria w vlogach Zacznij przygodę z mechaniką pojazdową, gdzie w wielu filmach zdarzało mi się błędy popełniać, jak każdemu z nas, merytoryczne, dydaktyczne, chociażby akumulatory, gdzie tam nie tej firmie zawierzyłem do nauki przy tym, ale za każdym razem przyznaję. Ale była seria z zamysłem przeze mnie, zobaczyłem, że niektóre materiały są w szkołach pokazywane, więc stwierdziłem, że zrobię troszeczkę to pod szkołę, czyli tam była budowa skrzyni korbowej, budowa głowic, bo wychodzę troszeczkę z takiego założenia, nie wiem czy zauważyliście, że to kiedyś mówił Albert Einstein, że jeżeli nie umiesz wytłumaczyć czegoś trzylatkowi, to sam tego nie rozumiesz. I czasem potrafię trzy razy nagrać jeden materiał, żeby wiedzieć, że on jest syty treścią, ale i zrozumiały dla nas. Stąd też szkoły, no chyba już wszystkie samochodowe w Polsce, posiłkują się tymi materiałami. Może jest to wygodniej dla nauczycieli. Na początku mnie to tak klinczowało w głowie, że no kurczę, za coś im płacą tam, albo ktoś płaci za te książki, ale no dzisiaj no wolę tak niż... Pamiętasz ten dzień, kiedy odkryłeś sobie ten, w cudzysłowie, boski pierwiastek internetu, stwierdziłeś, tak to muszę robić i będzie sukces, będzie hype, bo tak naprawdę, ja na początku powiedziałem, że ty robisz coś dla 33% statystycznie procent Polaków, tak, bo o samochodach, ale tak de facto ty robisz coś dla specjalistów, bo ktoś, kto uważa, że czerwone auto jest szybsze, no to na twoim kanale mógłby się wynudzić, jednak się nie nudzi. Czyli ja nigdy nie znalazłem w sobie pierwiastka Boga i nigdy nie byłem zadufaną osobą, raczej staram się być skromny mimo wszystko. Po prostu, kiedy zauważyłem, że walka z patologią wszelkiego rodzaju, patologią polskich warsztatów, patologią autohandli zyskuje na sile do tego stopnia, że warsztaty się przełamują i zaczyna to działać, stwierdziłem, że to jest kierunek, którym należy to pchać i tak jest do dzisiaj. Bardzo mocno stawiam na część dydaktyczną, żeby powiedzieć, co wolno, co nie wolno, jak to robić, jak nie robić. A bardzo mocno idę ostatnio w jakieś ciekawostki, bo mam dwa warsztaty, więc naprawdę tam mi się zdarzają dziwne rzeczy, są dziwne historie warsztatowe. Nie ma tak, że nie ma mechaniki pojazdowej, bo bardzo często słyszę, kurczę, kiedyś już sobie robiłeś mechanikę, dzisiaj nie robisz. Robię, tylko YouTube potrafi uciąć do tego stopnia, że wam się nawet w proponowanych ani w subskrypcjach to nie pojawi. I widzę na przykład 80 tysięcy wyświetleń na takim filmie, więc staram się taką dużo wielowątkowość robić i dużo nowych serii, tak jak Fury Marzeń, które no dla mnie to jest chyba mój największy sukces w życiu, że mogę dać coś od siebie wam. A propos Fur Marzeń, ty jesteś miłośnikiem marki, no łatwo się domyślić jakiej? Znaczy nie, jakby pozory mylą. Zaczęło się od Audi i to już kiedyś oficerię wałkowaliśmy. I ale czytałem, że chcesz mieć kiedyś, może nie muzeum, ale kolekcję zabytkowych BMW. Tak, no wbiłem sobie w głowę i realizuję to na razie konsekwentnie. No musi być, zaczęło się od E34, no już jest skończona jedna, druga też jest skończona. Chcę mieć na pewno starą szóstkę, starą ósemkę, starą siódemkę 36. Znaczy dużo bym chciał, no ale to wiecie, chcieć to nie znaczy mieć. To ile lat na YouTubie musisz spędzić, jak bardzo swój projekt rozwijać, żeby
to stało się faktem, bo to nie jest tanie hobby, to nie są tanie rzeczy. Oczywiście no tutaj wchodzimy na taką strefę zarobkową, no skoro jestem w stanie w ciągu tego roku wydać ponad 300 tysięcy złotych na auta, które zbudowałem i rozdałem albo komuś stuningowałem, bo często zarzucali się, że to tak nie jest, że ja koloryzuję i to jest na to sponsor. Na bezpośrednie te serie nie ma sponsora, dostałem zwrot w postaci tam kilku lokowań i ten zwrot jest 20% tego, co ja wydałem, więc... Ale i tak chcę to robić, bo jakby ogólny rachunek gdzieś cały wszystkiego jest zawsze na plus, czyli ja mogę coś oddać wam widzom, więc nie wchodźmy, jakby zaczął bawić się, że polecam krople do oczu albo jakieś inne rzeczy, to może bym to w pół roku kupił sobie te wszystkie samochody, bo to nie jest problem, natomiast chyba... Ale mydło idealnie zmywające smar. No, to jakby nie, no ja tego nie czuję. Ja mam bardzo dużo lokowań, sami widzicie, sami nawet nie wiecie, kiedy jest lokowanie, bo jeżeli ma być lokowanie, to ma być bezinwazyjne. Cieszę się, że jako jedyny twórca w Polsce ułożyłem się z partnerem biznesowym, czyli Allegro, do tego stopnia, że tworzymy coś tylko dla was, to były moje pomysły. No, na początku, bo wiecie, no to jakby strategia jest taka, że oni chcą jak najwięcej, boją się czegoś, bo to ich pieniądze. Ja mówię, nie, no zróbmy to, tak? Teraz drugi taki strzał to są to, jak Neo zaryzykowało wiele, ufając, że to będzie dobra rzecz, żeby zrobić narzędzia M4K Garage, czyli coś, czego nie ma w walizce, żebym ja to skonstruował pod vlogach, zacznie przygodę z mechaniką. No i mam nadzieję, że mnie nie wychrzczą, więc już myślę, że od połowy roku będą, bo już mam projekt graficzny, już mam wyposażenie, więc tak troszeczkę tego się dzieje. Zobaczymy. Jak jest z konkurencją, bo niektórzy zaczynali tacy motovlogerzy przed tobą, inni po tobie, być może nawet na kanwie twojego sukcesu, wy ze sobą gadacie, spotykacie się czasem, wymieniacie się uwagami, czy to nie, czy tu jest na ostro walka, mój content wypadł? Bardzo często widzicie, że YouTube motoryzacyjny trzyma się cały, jakby tam się tylko chyba z jedną osobą nie rozmawiam. Trzymamy się z Sebastianem, z Kipsterem Borówa zaczynaliśmy, z Waldkiem, Waldek przede mną zaczynał. Z Zacharem się nikt nie trzyma, bo znaczy, Waldek się może z nim trzyma, ale to dlatego, że on do dzisiaj nie umie nawet wypowiedzieć nazwy mojego kanału, czy Sebastiana, tylko w trzeciej osobie, ale personalnie do siebie nie mamy jakby. Tylko tam jest biznes, typowy biznes, tam ma być biznes, tam ma być mielone to wszystko, więc tak to wygląda. No, znamy się z profesorem, nagraliśmy teraz już, hejt połączył mnie z jednym z twórców, bo hejterzy przyszli do niego na kanał i zaczęli na mnie hejtować mnie w komentarzach, on się od tego odciął, zaczął się denerwować na to, bo to była dziwna sytuacja. No i tak powstał pierwszy materiał, który nagraliśmy, a teraz dwa nagraliśmy, więc się trzymamy. Jakby wyznaję zasadę, że YouTube powinien łączyć, a nie dzielić. A to, że te wszystkie dzieciaczki tam, czy beauty, czy coś się tam zażynają jak świnie, mnie to nie interesuje, no po to jest Fame MMA, żeby się śmiać. Ty na Fame MMA? Co najwyżej jako komentujący. Nie wiem. Znaczy, ciężko by dla ciebie było chyba przeciwnika znaleźć, mówię o warunkach. Bo... Znaczy... Ja uważam, że rozwiązania... Siostry Godlewskie dwie by musiały wejść. Wiesz, ja tam się boję innych rzeczy z tymi siostrami, nie? Ja się boję na przykład takiej sytuacji, że wiesz, kopnięcie, coś by się uchyliło i na przykład nogę by mi zasało gdzieś, nie? Więc wolałbym nie. Boję się też sytuacji, że wiesz, spłynie botoks albo silikon, no to tak nie robimy, nie? Z karłem też nie będę walczył, bo jakby... Próbowałem sobie zwizualizować to, co oni teraz będą robić, nie? I ja mam dwóch przyjaciół, którzy są niskiego wzrostu i rozmawiam z nimi i oni powiedzieli, że to jest niemożliwe. I jeden żartował, mówi, że tak byś mnie kopnął, to bym z tego oktagonu wyleciał górą. Ja mówię, no pewnie tak, natomiast do czego dążę? Że jestem daleki od rozwiązań fizycznych, że jeżeli ludzie nie umieją ze sobą rozmawiać, w XXI wieku nie umieją załatwić konfliktu na płaszczyźnie rozmowy, no to nie, i tak nie jest dobrym rozwiązaniem złapać się za łbę, nie wiem, choć pojedziemy na torze, pościgajmy się, bo jakby 7 lat trenowałem zawodowo kickboxing i no ja wiem, że gęba to nie szklanka, zęby 3 razy nie rosną, nie boję się tego, ale nie dążę do tego. Jakby dopiero jak ktoś naprawdę naruszy moją przestrzeń prywatną, no to jest jeden gaszący światło strzał, który był na przykład na festynie 3 lata temu i tyle. Obalanie mitów, to szczególnie w Polsce, gdzie każdy ma zdanie na każdy temat, nie jest rzecz prosta. Tobie się to udaje? Czy mi się to udaje, czy nie? Geneza, może powiem historię tego swetra. Tego swetra. Geneza tej książki jest dość prosta, dlatego że zapowiedziałem ją już na spotkaniach zeszłorocznych, że w głowie mi się, no przez was zrobiła, no jeździłem po tej Polsce i tak mi się wykreowało, ale zarzuciliście mi
słusznie, że bardzo dużo treści, które można znaleźć w pierwszej części, były na kanale. Tylko że pierwsza część miała być taką wersją miłośników analogową, czyli no siłą rzeczy musiało być troszeczkę z kanału. Ale zacietrzewiłem się, że do tego stopnia, że w drugiej książce postanowiłem zrobić... wycofałem serię, którą miałem w głowie z YouTube'a, ponieważ jej nigdy nie zrobię. To miała być mitologia polskiej motoryzacji. I postanowiłem napisać taką książkę. Do tego stopnia było to przemyślane, że poszło bardzo łatwo. Natomiast tytuł roboczy nawet tej książki gdzieś tam na mailach był, pamiętam, to była mitologia polskiej motoryzacji. I tym samym spokojnie zamykam już karierę swoją pisarza, bo nigdy się nie nazywałem pisarzem. Tak? To nie jest tak, że łysy pisze, to są wszystko moje słowa, ale to jak ja miał to napisać, to trzeba by kogoś to hieroglify rozszyfruje, bo tak nie można być idealnym. I to jest druga i ostatnia książka, jeżeli mówimy o czymś, co ma być kompendium wiedzy analogowym, dlatego że YouTube to jest taka platforma, no dla was jest normalne, no oglądacie, żyjecie, tak. Ja sobie zdałem w zeszłym roku sprawę w jednej takiej sytuacji, że do dzisiaj jest, jutro nie ma. Godzina druga w nocy, otwieram statystyki, patrzę, serwer no connected. Mówię, no coś mi się z telefonem stało. Loguję się na kompie, no nie ma YouTube'a, nie istnieje taka strona. No mówię, bezrobotny jestem. Mówię, to takie żartobliwe było, ale taki spokój po mnie spłynął, a potem wyczytałem, że to awaria chwilowa i za godzinę będzie. Jak się zostaje z taksówkarza YouTuberem, wiem, ale jak się zostaje z YouTubera pisarzem? Co takiego się stało? Bo ty raczej nie jesteś człowiekiem, który narzeka na nudę, tak? Że nakręcisz kolejny odcinek i to teraz sobie 4 godziny na konsoli tam pośmigam, potem coś zjem, może poleżę trochę, a potem znowu coś zjem. Ja jestem takim człowiekiem, który ludzie prywatnie nie rozumieją tego, jak tak można, że coraz więcej sobie na głowę biorę, coraz więcej, ale chyba lubię to. Natomiast książka to miało być coś, co zostawię po sobie, ale był problem. Namówiła mnie do tego moja przyjaciółka Patrycja, jeszcze powiedzmy była menadżerka i mówi, weź zrób poradnik, bo to naprawdę to będzie coś fajnego, tak? Ja mówię, no tak nie bardzo, no wydawnictwo do mnie przyszło i mówi, no zrób. Ja mówię, nie, no w czasach, kiedy 18-latek gamer wydaje biografię, jak to doszedł do tego miejsca, gdzie jest i jest kim jest, czyli nikim grając w Minecrafta, no było mi wstyd po prostu, wiecie, no było mi wstyd, że kolejny youtuber wyda książkę, która nie wnosi z sobą żadnej wartości. Cały kanał miał się z 4 kółek zbudowany po to, aby dać wam zaoszczędzić pieniędzy, poradzić wam. I tak samo miała być książka, że no fakt, tutaj trzeba było wydać pieniądze, żeby ją kupić, ale żeby to nie było w błoto wyrzucone, że ktoś popatrzy na pół, co zostanie. I stworzyłem takie kompendium wiedzy. Natomiast fajnie, mega w tym roku zauważyliście jedną rzecz, że łysy, czemu wydajesz z wydawnictwem, a nie sam, przecież zarobiłbyś tyle pieniędzy? To właśnie porozmawiajmy o tym, czyli... Na pierwszej książce zarobiłem tyle, co za lokowanie dla PZU. Jakby nie stanowi to dla mnie wartości finansowej, tylko wartość taką sentymentalną, wewnętrzną. Na drugiej 1,5 lokowania, więc nie są to pieniądze, które przekładają się na czas. No mógłbym nagrać 3 filmy, miałbym tyle samo. Nie, wolę po prostu tego typu rzeczy zrobić i to jest takie spełnienie siebie, że wiecie, jakby się tam gdzieś kiedyś podczas jakiegoś testu młotek by mi w głowę strącił, albo nie wiem, wał korbowy wypadłby za daleko, no to coś już zostanie, nie? Mnie dziwi jedno, bo to i w kilku twoich filmach znalazłem i w kilku wywiadach z tobą, ty bardzo mocno podkreślasz to, że masz już w głowie dzień, masz już w głowie moment, kiedy skończysz. No, ktoś się może zdziwić, człowiek sukcesu, tak, fala wznosząca i to cały czas wznosi, nie widać, kiedy się tak żywa zrobi, żeby nie daj Boże polecieć na dół, a ktoś mówi na samym szczycie, że ja już wiem, kiedy z niego zejdę. Tak, jest to dziwne, ale z drugiej strony, wiecie, nie chciałem nigdy być taką osobą. Nie umiem tego wam tak racjonalnie wytłumaczyć, pewnie przy flaszeczce byśmy mogli sobie to wytłumaczyć, ale nie ze wszystkimi, bo tak kiedyś zrobiłem takie spotkanie z widzami, każdy mówi napij się, no i tak do 15 stolika doszedłem najdalej. I tak przez 2 dni było, nie? Następnego dnia zacząłem już wcześniej, doszedłem do 20 stolika, stoliku było 40. Powiem ci tak, dla mnie jest to taki punkt honoru, że realizuję wszystko i odetnę się grubą kreską, dlatego że nie wiem, czy moja psychika da radę wytrzymać to wszystko. Ja już widzę, że troszeczkę moja głowa się zmienia ze względu na pojemność magazynowania informacji i natłok rzeczy.
No a życie jest jednak jedno i trzeba je wykorzystać. Ja wiem, że fajnie by było być na fali aż do samego końca, ale z drugiej strony, czy nie po to była piosenka kiedyś, taka moja, jedna z ulubionych, ze sceny zejść niepokonanym, wiedzieć kiedy jest ten moment, no, czy jak te łachraje, te dwa glonojady wypływać za każdym razem z innym kawałkiem i łudzi się, że jest się na fali, no to nie. Ale masz już w głowie to, co będzie potem? Tylko biznes? Bo ty jesteś bardzo prężnie działającym biznesmenem. Trzeba ci to oddać. Czy pójdziesz w jakiś inny format? Nie, ja totalnie wszystko sprzedam. Ja sprzedam wszystko, co jest. I znając siebie, może dojść do paradoksalnej sytuacji, że po prostu będę miał działkę w Bieszczadach, będę miał działkę na Mazurach i tylko tam będę sobie mieszkał. W Bieszczadach to już na pewno mnie nie znajdę. Znaczy nie, no dobra, kłamie. Byłem ostatnio w Bieszczadach, to w drodze na szlak 15 zdjęć, na szlaku 16 u góry, więc mówię, no jak już tam mnie tak namierzają, to... Ale gdzieś się zaszyję i na pewno będę chciał odpocząć. Ile lat, nie wiem, ale ja bym chciał teraz chociaż tydzień odpocząć. Nie ma fizycznie możliwości, bo jak nie przypilnujesz czegoś, to się samo nie zrobi. Tu był ostatnio Kazimierz Nóżka, ten najsłynniejszy nadleśniczy z Polski, czyli z Bieszczad, z Baligrodu, ten od tego Niedźwiadka, tak coś tu ci na miarę. On zna jeszcze miejsca w Bieszczadach, gdzie nie ma ludzi. Wciąż. Tak, to na pewno jest, ale jakby, no jest gdzieś plan w głowie. Nie chcę do końca, wiecie, spoilerować, no bo to jest też moje życie. Bardzo się nim dzielę też na prywatnym kanale, ale to jest hard. Książkę pisałeś, poprawnie jeżeli się mylę, ale takie odniosłem wrażenie, jak czytałem ten tutaj mój trochę już sponiewierany egzemplarz. Pisałeś, chociaż jesteś znawcą tematu i widać po tobie i czujesz to, że zjadłeś na tym zęby, na szczęście niedosłownie, to czuj, czy pisałeś ją z myślą o laikach. O na przykład takich ludziach jak ja, którzy samochód mają, samochód użytkują, być może chcieliby coś przy nim porobić, ale boją się, że cokolwiek więcej niż otwarcie drzwi, to może go popsuć. To jest największy problem twórcy, dlatego jak już wspomniałem, wielowątkowość, że każdy czasami randomowo trafia na kanał i z tym samym borykam się robiąc materiały jakieś techniczne, gdzie ominąłbym co to jest zacisk hamulcowy, jak to jest zrobione, ale wiem, że jak ktoś pierwszy raz wejdzie, to troszeczkę może zwariować, może czegoś nie rozumieć, więc staram się jak mantrę pewne rzeczy elementarnie rozkładać ponownie i tak samo było tutaj w książce, no mówię, kurczę, no ktoś obcy weźmie, no to... Budujemy my, Polacy, czy to jest ten, że niemieckie auto są najlepsze, nie do zajechania? Czy my mamy równolegle kilka mitów, dobrze wiecie, przebiegi, gęstsze oleje, czy Passat jest zarąbisty, no dobra, jest, bo sam sobie kupiłem, ale nie ujmujmy mu, nie? Go kocul i do przodu, więc tych równopłaszczyznowych mitów jest sporo, jest kilka. Ale jest taki, z którym ty sobie poradzić nie potrafisz? Ja sobie z żadnym nie potrafię poradzić, dlatego że... Nie no, walasz je tak dość łatwo. Nie no, jasne, że tak, ale też żeby w społeczeństwie zadziałało. Obalanie mitów dla mnie personalnie to ma efekt wtedy, kiedy widzę, że to działa, nie? Natomiast z tymi przebiegami nie widzę, żeby to działało. Dalej szukam tego auta, co ma w Polsce 500 tysięcy i nie ma żadnego. Choć na warsztacie widziałem już ostatnio 600 i 700 tysięcy, to jeździło i moc miało. Dalej jest strasznie mało samochodów francuskich, dalej się Polacy boją. Dlatego troszeczkę też badam salon samochodów używanych. Się odezwał wczoraj na Facebooku do was wszystkich z pytaniem, co byście chcieli za marki. No i tam znowu widać, co byście chcieli. Wszyscy tam 90% Niemca. Natomiast jadą dwa auta pilotażowo, zobaczę jak to wyjdzie. Jedno to jest Fiat, a drugie to jest BMW, czyli jakby poszedłem w dwie strony. Zobaczymy, co się dzieje, bo milion widzów to jednak nie jest cała Polska. A dziadek, dziadka, tata, taty, niech se łysy mówi, on czasami dobrze mówi, ale od Passata to niech on mi wara, nie? No Passerat i śmiga po Polsce, to jest chyba najbardziej polski samochód, bo jak widzę przy znaczku Volkswagena Polskę walczącą, no to wiesz, że coś się dzieje. Jest najbardziej, dlatego że jaki portal ogłoszeniowy nie wejdziemy, Passat B5 przed lift poli, to jest, tego jest najwięcej, 10 tysięcy sztuk, po prostu ja się zastanawiam czasami, czy fabryka tyle wyprodukowała, co oni tych Passatów wystawiają, nie? Natomiast u mnie na wsi zameldowanych jest 80 mieszkańców, mieszka może 40, jest tylko jedna posesja bez Passata. I to nie moja, bo moja ma. Nie? Czyli lub miłości go możesz zakładać. Tak, jak najbardziej, więc to tak się wzięło w Polsce, natomiast kurczę, z drugiej strony no jeżdżę tym samochodem i on jest taki, no taki nie za ładny, nie za brzydki, no taki w sam raz, no lubię go, no po prostu. Dlatego to co, chyba zrobię spoiler, co, nie będziecie źli, Passat ten, który będzie dla was zbudowany, ktoś z was go może wygrać, mam nadzieję, że już przed gwiazdką tak naprawdę, już na święta.
Same części do tego samochodu, tuningowe oczywiście, to jest koszt ponad 80 tysięcy złotych. Tam będzie i iRide, i Big Brake Kit, który na przód będzie miał 380 mm, czyli tak duża tarcza, że tylko 19-calowa felga wejdzie. Chociażby reflektory budowane na zamówienia, żeby miały legalizację. W soczewkach będzie M4K, cztery fotele kubełkowe, nitro między nimi, strasznie mocne nagłośnienie audio. I wiele, wiele innych bym tam wymieniał. No, chcemy to zbudować znowu w tydzień, czyli chcę się zmagazynować, wziąć całą ekipę, ruszyć, rozebrać to z buta i zobaczymy, czy nam się uda. Co byś radził tym, którzy auta kupują w Polsce? No bo nie oszukujmy się nadal, tylko kilkanaście procent jednak celuje w fabrycznie nowe, więc z nimi to jest jakby prosta rozmowa. Natomiast no jednak większość narodu patrzy gdzieś tam z utęsknieniem w stronę Zgorzelca, a czwórką tutaj te lawety jadą. Szukają tej perełki, prawda, niebitej od babci, która do kościoła tam jeździła i w przerwie na zakupy. Co takim osobom radzisz, żeby nie utopiły? Bo jednak z autem utopić jest chyba łatwiej jak z żoną. Czy to mam całą serię, jak kupić w Polsce samochód używany we wszystkich płaszczyznach, powtarzam to. Natomiast ja tak troszeczkę wezmę widzów w obronę, bo każdy z nas szuka tej okazji, każdy z nas szuka tej perełki i zapętla się w kozi róg, dając się wciąć, dlatego że chcemy być normalni. Żyjemy w 40-milionowym narodzie, który jest prawnym członkiem Unii Europejskiej. Mamy być Europejczykami, mamy żyć jak oni, tylko troszeczkę nam zarobki kuleją za jakieś takie 4 razy mniejsze. Więc ja wcale się nie dziwię, że jeżeli komuś nie starcza od pierwszego do pierwszego, a no tak żyłem naprawdę prawie całe życie, to on naprawdę, jeżeli widzi okazję, to czuje się człowiekiem wyjątkowym i to często są kredyty, które się spłaca, te 15-20 tysięcy, to tak jest obstryk. Nie? I ja doskonale tych ludzi rozumiem, dlatego staram się pomóc, żeby chociażby stonować emocje, bo z emocji tak naprawdę wasze błędy się wzięły i wszystkie wtopy, które zaliczyliśmy, no i z tego zaufania, bo my mimo wszystko, że wiemy wszystko na każdy temat, to jednak jesteśmy dość łatwowiernymi ludźmi i taki kolgajkowy sprzedawca, że ma tam piękny uśmiech i sprzeda wam to auto, no to czasami no zawierzamy, nie? Więc z tym to będę mocno walczył bardzo. A propos walczenia, walczysz jeszcze czasem też jako mechanik, jeszcze, przepraszam za zaprzysienie, ale rączki sobie jeszcze smarem lubisz pobrudzić? Bardzo, to było widać w ostatnich odcinkach. Znaczy, ale nie przed kamerą, tylko tak jak wiesz, jakby poza. Na to nie ma czasu. Dla mnie ja mam fan, kiedy gdzieś tam mogę silnik rozkręcić, czy jak V8 składałem, ale fizycznie nie ma czasu. Mi to sprawia dużą przyjemność, nawet jak mi się ta śruba urwie, wtedy się motywuje, to na siłowni, jak mi się śruba urwie, nie? To tam dzieją się dziwne rzeczy strasznie na warsztacie. Zresztą w odcinku, który widzieliście z zerwanym paskiem w Citroenie, no tam mieliśmy taki przypadek, że nam szpilka nie chciała odpuścić i oj, żeśmy się z nią nawalczyli, o ile wtedy epitetów leci. Słuchaj, wszystko co na F to jest fuj, to też jakby tak troszeczkę książkę się twoją odcierając i o to co na kanale pytam jako właściciel Francuza. Znaczy się, nigdy tego nie powiedziałem chyba, bo może żartuję sobie czasami, ale zachwalając w niebo głosy Peugeota 807, którego miałem jako tatowóz, który gdzieś tu na wasze rejony został sprzedany i co pół roku mi wysyłał, gdzie on tym autem nie dotarł, kupując do firmy jako auta zastępcze 206, no to chyba znaczy, że no nie są to złe samochody, bo złe jest nasze myślenie. Ale to tak jakby dalej nie rozwinę tego, bo o tym właśnie napisałem, że to jest troszeczkę źle i wynika to skądś. I to są, te wywody są bardzo ciekawe, bo bardzo głęboko musiały być przekopane. Ale to może też wynika z tego, że wielu z nas jest, przepraszam, takimi januszami motoryzacji. Czy januszami motoryzacji? Mamy jedną tendencję, którą zauważyłem, że wstydzimy się czasami swojej niewiedzy. Ja to tam do dzisiaj, jak ktoś mówi o czymś, o czym nie wiem, motoryzacji, to go pytam. Nie udaję tego pawiana, że tak. Nie. Jakby ja cały czas rozmawiam, chociażby odcinek, który robiłem ostatnio z Profi Turbo Wrocław, gdzieś tam z Damianem przez telefon rozmawialiśmy i mimo, że wiem, jak pewne rzeczy działają, jak wszystkie rzeczy działają, jak nie jestem czegoś pewny, to się 3 razy pytam. Ale mam taką tendencję w sobie, że na siłę chcemy udawać, że wiemy, chociaż tak naprawdę nie wiemy. BMW kojarzy do tego stopnia, że chcesz mieć takie, nazwijmy to, prywatne muzeum zabytkowych BMW, ale jakiego samochodu absolutnie byś w swoim garażu nie postawił? Wolę nie odpowiadać, bo... To inaczej, ile by musiał położyć sponsor na stole, czy to by było tyle, żebyś się na przykład przewiózł po Gdańsku Multiplu?
Nie, to no ja, aha, jakby to dla mnie, ja z przyjemnością bym od razu siadał, nie? Jakby jest taka wizja, z Waldkiem rozmawialiśmy, chciałem zrobić i chyba zrobię kiedyś multiple, tak gdzieś 500+, nie? Więc to nie jest źle, wiesz, jak, raczej myślę, że powiesz coś, nie obraźcie się, jakiś PT Cruisera, które po prostu, no, mi się nie podobają, ale to jest tylko moja nieobiektywna opinia, bo są naprawdę moje nieobiektywne, czy wymieniałem parę. Zrobiłem taki odcinek 7 mał, który bym nigdy nie chciał. Tam się posypało, ale to była tylko moja opinia. To znaczy, że one są złe. Ale takie, że jakbyś zobaczył w garażu, dzwonisz po policję, proszę przyjechać zabrać, bo ktoś się włamał i mi zostawił. Tak, zostawił, tak. Znaczy jakby nie, no to już wiesz, brałbym rama, wiązał liną i wyciągał, nie? Jak najdalej tam w pole do sąsiada. O ile skrzynia by wytrzymała trzecia. A co to było? Hyundai Matrix? Bo też zbyt urodziwy nie jest. Nie, jakiś no, Lanos? Nie, no Lanos jest bardzo fajny, szczególnie ten, co tutaj też jest, okolica ma ponad 500 koni. No na pewno PT Cruiser jest takim autem, którym się śni, wiesz, to jest najgorszy mokry sen, jaki mogę mieć. No nie podoba mi się jedynka, znaczy ten New Beetle zrobiony, to mi się tak totalnie bardzo nie podobał i bardzo nie chciałbym, żeby tymi oczkami mnie straszył, aż jak widzę te rzęski podoklejane na nim, to już w ogóle jakoś takie wzdryga mnie, ale to jakby nie ma nic do tego, nie podchodzę, nie zrywam tego, bo to jest każdego indywidualna sprawa, każdego indywidualny styl i niech wam nigdy w życiu, kiedy wybieracie samochód, jaki wam się podoba, nie przyjdzie do głowy, żeby słuchać się znajomych, że to auto jest B, że ono się tym znajomym nie podoba. Słuchajcie całe życie siebie, więc jak ktoś chce PT Cruisera, ktoś chce New Beetle'a, to on ma się wam podobać. To ma być wasz samochód i wy macie go kochać, a inni go nie lubią. To ma być wasze auto. Ma być malinowy Malin i huk. A nie jest największym błędem tych, którzy kupują samochód, zabieranie do komisu czy do salonu żony? Tak się kiedyś zastanawiałem, tutaj w Mysłowicach mamy takie ogromne komisy przy giełdzie samochodowej, już takie pod zadaszeniem, w cywilizowany sposób to jest zrobione. I byłem świadkiem parę razy właśnie takich scen... W cywilizowany, czyli co, nie polują, dzidą na ciebie, tak? Nie leje się na... Ja myślałem, że te rejony są cywilizowane. Przeciąg, ale nie pada. I widziałem parę takich scen, facet przyjechał, był zdecydowany, wrócił za godzinę z żoną, kupił sobie co innego. To jest chyba zasada jedna, to nie mieszajmy w to kobiet, że to żona. Jakby na tym polega, nie tylko małżeństwo, związek na tym polega, że jest to obopólna decyzja. Może czasami fajniej jest wziąć taki hamulec bezpieczeństwa. No, Grażyna, kupiłem to 400 konny BMW, no i za co je zalejesz, baranie? O Jezus. Więc wiecie, to jest to, co ja mówię, to taki hamulec bezpieczeństwa to w postaci żony, dziewczyny, kochanki, kolegi, przyjaciela, który wam powie, stary, wyluzuj spokojnie, tak? Przemyślmy to normalnie. To jest jak najbardziej zdrowa rzecz, więc no w tym przypadku chyba dobrze jednak zabrać. Dlaczego my tak kochamy diesle? Bo jak tak sam szukałem samochodu, a szukałem benzyniaka, bo chciałem Citroena w benzynie, wiem, że dziwny wybór, ale tak chciałem i koniec, kropka, i się akurat żony nie pytałem. No to miałem problem. Diesel i nawet znalazłem komisarza, który miał praktycznie same Francuzy na placu. Przyjechałem, on mówi, panie, coś pan zwariował, benzyna, kto dzisiaj benzyną jeździ? To jest bardzo ciężkie pytanie do ogarnięcia, bo to, no, to tak może tutaj, u mnie zupełnie odwrotnie, jakby góra Polski, nie ma czegoś takiego, że diesel. No u nas na wsiach to tak, no bo to wiadomo, no ropa czerwonka z ciągników i tak dalej, no to wiadomo, że diesel, tak, to stąd wynika, ale w dużych miastach, milionowych aglomeracjach to się tak tego nie rozkminia, nie? Już teraz się idzie w benzyny, hybrydy, w tego typu, więc no, diesel jest... Ktoś się mnie kiedyś pytał, czy lubię diesle, czy benzynę. No nigdy nie umiałem na to odpowiedzieć, bo jak wyjdę tak na plac i popatrzę, to z moich samochodów, no to tak V8, 1.9, 2.0, diesel to diesel, no tak, wiecie, tak, trochę tak, trochę tak. Jak ludzie ciebie odbierają, to chyba widać, tak? Było już więcej ludzi na spotkaniach z tobą, no tu jest troszkę mniej miejsca, ale i tak mamy spokojnie, myślę, że ze 200, bo tam są ludzie między rogami pochowani, ale jaki jest odbiór książki, bo wiem, że masz już tak zwaną zwrotkę a propos tego, jak... Nie mam ani zwrotki, jak popularną jest. Wyczytałem, że masz. To błędne informacje ci przesłali. Mi się zawsze podoba to, co w filmach, że odpala się film i są łapki w dół i łapki w górę, no bo jakby dla mnie dopiero taka reakcja kciuka to jest po obejrzeniu. I to samo było z książką, że w ogóle jeszcze tak dobrze nie była w znaku wydrukowana, a tam już negatywne opinie leciały, więc no to tak za łysego, nie? Więc no zobaczymy, no ja mam nadzieję, że pozytywnie, ale ja sam jej chyba nie mogę ocenić, bo to
A jest już pomysł na trzecią, bo skoro ty mówisz, przepraszam, bo to tak troszkę zaraz jakby kuchnię, bo to rozmawialiśmy jeszcze przed spotkaniem. 15 minut, tak? 55 odcinków myślałeś. Tematy do 55 odcinków. Godzinę, no. Gdzieś przepisałem. No okej, to w godzinę. To podejrzewam, że pomysł na trzecią książkę to w 2 minuty. Tak, ale nie będzie. Trzeciej książki nie będzie. Jeżeli będzie, to chyba kiedyś słyszeliście, że mam taki mały zamiar napisać za parę ładnych lat biografię, dlatego że może to być forma pomocy komuś, kto się czuje niepewnie, dlatego że to, co teraz rozmawiamy, to mówimy tylko o 4 latach mojego życia. Ale żeby dojść do tych 4 lat mojego życia, ile chorób, ile cierpienia, ile walki o życie moje jest z chorobami, bo też byłem bardzo ciężko chory, przez długi okres walczyłem o życie, ile osób straciłem bliskich, najbliższych, ile zmarło mi na rękach, gdzieś tam po drodze jakichś takich historii, może pokazać, że za każdym razem warto podnieść się, otrzepać kolana, iść dalej do przodu, nie oglądać się do tyłu, za siebie, mieć to gdzieś w głowie, nie zapominać o tym, ale po prostu iść, więc taki był pomysł, że no gdzieś tam za ileś lat może się zbuforuje i przeleje to na papier, a może nie, ale no już jakby poradnikówek nie będzie, bo no nie róbmy czegoś, co jest na siłę. To uważam, że ładnie łączy się ze sobą i starczy. W tych ciężkich chwilach, o których często wspominasz, ten internet, który masz za sobą, milion użytkowników, to jest dla ciebie wsparcie? Czułeś ich wsparcie? Czy ty sobie w takich momentach radzisz kompletnie sam, odcinasz się? Niestety w takich momentach radzę sobie sam, odcinam się, jestem na grzybach, rybach, czy gdziekolwiek. Wsparcie bardzo duże mam z waszej strony. Przede wszystkim to widzę na kanale vlogowym, gdzie jak coś mi się stało, czy tam kontuzja z łokciem, która no, cholera doskwierała strasznie długo, czy ktoś na Instagramie widział relację, jak sobie siedzę gdzieś tam na oddziale ratunkowym. Gdzieś tam informuję o tym, no bo jakby mnie nie było potem na odcinkach, to żeby wiedzieli, że coś się działo. Jest duże wsparcie, jest bardzo duże wsparcie, ale staram się sobie z tymi problemami radzić sam, tak jak ze wszystkim całe życie. Może to być błąd, natomiast to jest taka moja polityka, której nie do końca wiem, czy polecać, ale no zostając absolutnie sam bez takich bliskich, to tak raczej idziesz w tą stronę, żeby się zbuforować, wyczyścić i iść do przodu. Jak ciebie zmienił internet, ale ciebie jako Michała, ciebie jako Micha. Gdyby tutaj teraz z równoległej rzeczywistości przybył twój odpowiednik z 2016 roku, kiedy zaczynałeś tak naprawdę tą karierę, jak bardzo byście się różnili, dogadalibyście się ze sobą? W ogóle się byśmy nie różnili, poza tym, że tamten by dalej takim mięsem rzucał, że aż szkoda byłoby tutaj słuchać. Ja nigdy nie byłem aktorem, nigdy nie ubierałem żadnej maski, do dzisiaj nie ubieram żadnej maski. Wychodzę na scenę przed was jako ja. Ja nie ubieram maski, tak jak niektórzy, że odgrywają jakąś rolę. Może stąd jest troszeczkę lepszy odbiór mojej osoby. Dogadalibyśmy się dlatego, że dalej są realizowane te wizje spójne sprzed lat. Dalej jest ten sam cel. No i na pewno jakbym opowiadał mu, co wtedy miałem w głowie, że no tak nie do końca ci wszyscy ludzie, których teraz nie ma, są chyba fair wobec mnie, to bym tylko by mi potwierdzał, że no, wiedziałem, wiesz, no, jakby wyszłoby na to, mówiłem ci. Cieszysz się teraz, patrząc wstecz, że stało się, co się stało, że zalała cię fala własnego fejmu? Czy się cieszę? No, cieszę się, natomiast jakby może następne pytanie, bo to są cholernie trudne pytania dla mnie emocjonalne, bo z jednej strony się cieszę, że mogę pomóc, a czy cieszę się, że wyprzedza mnie moja popularność? Taki mały powód do radości. Kupować auta incognito, o których nikt nie wie, przyciemniać w nich szyby, żeby widzowie nie widzieli, bo wyjazd ramem na A1 to jest jak spot z wizami, nie? Każdy tylko się ma łysy, ciów, jeżdżą, wiecie, trąbią, świecą i to nie jest kilka przypadków, tylko kilkadziesiąt przez jeden przelot, więc no tak wiesz, troszeczkę mieć swojego życia fajnie by było, nie? A tym, którzy są tutaj, radziłbyś zrobić to samo co ty, jeżeli oni czują, że coś tam w nich siedzi, mają telefon, mają kamerę, mają kogoś, kto im pomoże, mają pomysł na siebie, nie w realu, ale w internecie, mają to robić? Czy się z perspektywy czasu ja uważam, że jeżeli ktoś ma ochotę, niech to robi, ale jeżeli w to wierzy, to niech to robi uparcie. I niech nie zwraca uwagi na innych, że mówią mu, że to nie wyjdzie. Tak, bo gdybym ja słuchał tych, co mówią, że to nie wyjdzie, no to nie byłoby mnie, zamknąłbym to wszystko i się zwinął. Natomiast też jest taka drobna różnica, robić coś
z pasji do tego, czyli czuć to, chcieć to zrobić, a mieć parcie na szkło, nie? Sprzedawać kubeczki, koszuleczki i tak dalej. No ja mam sklep z gadżetami od chyba 16 roku, który gdzieś tam po prostu leży martwy, jak trup na żelą, tam gdzieś tam na dnie szafy. Teraz coś tam księgowa mi to chce troszeczkę podnieść, przebrandować, bo się troszeczkę zmieniły czasy. Ale dalej to raczej traktuję, wiesz, jako jakąś pamiątkę dla kogoś niż obnoszenie się z tym. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to najlepszy przykład niech będą siostry wspomniane tutaj, nie? Siostry G. No tam nieważne, czy hejtem, czy gdzieś, trzeba błysnąć, tak? Więc jeżeli ktoś tak chce robić karierę, to lepiej sobie odpuścić, bo psychika może tego nie wytrzymać. A ty dostajesz takie propozycje w ogóle? Gwiazdy skaczą do wody, gwiazdy skaczą, jeżdżą na lodzie, tańczą, prawda, robią fikołki. Tyś widział kiedyś misia w cyrku na łyżwach albo gdzieś? Nie, jakby nie dostaję. Telewizja to jest temat, którego nie ruszam, bo bardzo często mylicie się, mówiąc, że fajnie było, żebyś prowadził program w telewizji. Dla mnie to był krok w tył. Jakiekolwiek rzeczy robione z telewizją, z turbosprężarką, to był krok w tył. Do tego się wszyscy tniemy i nie lubimy, że to oni przychodzą czasami do mnie, jak mają problem z niedopaleniem jakiegoś lokowania, niż odwrotnie. I uważam, że zapracowałem sobie na to, żeby mieć swój punkt widzenia i no nie ma pieniędzy w telewizji, żeby móc, wiesz. Poza tym ja chcę być sobą. Gdy przychodzi do mnie Castrol, co mogę tylko powiedzieć na takich spotkaniach, to ja mówię, no sorry, nie, to, nie, no way, nie, jakby nie zrobię czegoś wbrew sobie. No a w telewizji musisz tańczyć jak ta pacynka i udawać, że wszystko okej. Okay. Seria Hit czy Kit, którą prowadzę, no to przecież tam jakieś rzeczy, które u mnie totalnie nie wyjdą i nigdy by nie wyszły, bo nie mają prawa, no to w telewizji działają, no to takiej magii to chyba nie chcemy się cofać. Czyli oni by na łańcuchu w stroju wjechali? No tak, nie no, to oni to wiesz, to by K2 zdobyli, nie? Jakby trzeba było, no w zależności od tego, ile by zapłacił producent łańcucha. Więc no to jest normalne, to jest marketing. Pamiętajmy też o zasięgach. Szanowna telewizja, jak ma 200 tysięcy oglądających na jednym tam swoim odcinku, programie, to już są dla nich powody do pisania broszury, rekordu, a się okazuje, że dla nich ten pik liczy się wtedy, kiedy chociaż przez sekundę ktoś był na tej emisji. No to tak nie chcemy. A to ja wiele sekund przelatywałem przez kanały, wiesz, coś mnie zatrzymało i byłem dłużej. Jak ty się poczułeś, wracając za chwilę do telewizji, kiedy wsysnąłeś nosem TVN Turbo? Ty jeden, bo to jest tak jakby Dawid z Goliatem. Zasięgami ich zaorałeś. To chyba na początku roku było. Tak, jakby w tym roku jak przyszli do mnie, żebym tam mi pomógł coś dopalić, to po prostu ja mówię, no przecież jadę, cały na biało wjeżdżam, nie? Ja mówię, tylko na to czekałem. Natomiast strykamy się bardzo mocno w jakichś tam projekcjach, chociażby Fury Marzeń, gdzie tam bezpośrednio mówię, co ja myślę o tych ich projektach. Co nie znaczy, że wiesz, jak gdzieś jestem przelotem i ktoś ze znajomych, kto pracuje tam w telewizji, dzwoni, czy nie zrobiłbym wywiadu gdzieś tam, jak było w jedynce, oponach, coś mądrego, gdzie mogę coś przekazać, swoją wartość dalej, no to skorzystam, tak? Ale no, nie tak, żeby wiesz, ktoś zadzwoni z telewizji, bo takich pytań miesięcznie jest już kilkadziesiąt ze śniadaniem i łysy. No, my cię zapraszamy, no to przyjedź, no to przecież będzie dla ciebie, no, prestiż. No, nie, ja tego nie czuję, totalnie.